którzy polubili jeszcze jakąś gwiazdę. Gotowi byli wielbić ją bezwarunkowo, akceptując bezkrytycznie nawet skrajne, ekstrawaganckie lub niemoralne jej zachowania. No, prawda. Faktycznie, może tak jest. Ale równie dobrze może się to też tyczyć instytucji takich jak na przykład Kościół, gdzie bierzemy przykład no z księdza. Też super wzorce, co nie? Więc to w sumie nie jest to wina tych zespołów, że ich fanbase, co po niektóre osóbki bardzo często bezkrytycznie krytykują, nawet jeżeli ta dana osoba jest zjedana. To wina tych ludzi, że są zjebani! Królując na scenach, gwiazdy te z kolei nie cofały się przed niczym, by przyciągnąć uwagę fanów. Muzyka rockowa wrażała, ale i kreowała emocje. Takie praktyki jak wywołanie emocji czy wszelakich kontrowersji korzystają albo despoci, albo często bardzo świadomi z natury kontrowersyjni ludzie jak Marilyn Manson. No ale z takich despot to mogę wymienić Machine Gun Kelly, Franzillę czy Chrisa Browna, ale to są raczej artyści takiego, no niższego tieru, no. Ci z wyższym tierem raczej nie bawią się w takie rzeczy. Była obok narkotyków i seksu paliwem tej rewolucji. Działała na emocje, a nie na rozum. Say what? Rock to jest dopiero ogłupiające. Nie to co wiara, gdzie można się zesrać na widok Matki Boskiej, Kermitowskiej albo koszulki Marduka. Ej, swoją drogą, może sobie kupię nową koszulkę. Zespoły rockowe lat 60. odegrały rolę średniowiecznego szczurołapa. Wedle znanej opowieści czarował on swą grą na flecie i wyprowadzał z miasta szczury, ale zemsty za marną zapłatę zrobił to samo z dziećmi. Rockmanami lat 60. uwiedli i wyprowadzali do lasu dzieci, a następnie je zmasakrowali. Come on, I'm like, are you fucking kidding me? Co o kurwa pierdoli? Czy pan Raszkowski pomylił gatunki? Bo on mówi to w kontekście rocka, ale chyba to wygląda bardziej jakby opisał poczynania Vanga Vergersa, kiedy był w Mayhem. Chyba się coś popierdoliło w główce, co? Swoją drogą, wiedzieliście o tym, że utwór God Damn on a Dance Float nawiązuje w ogóle do tego szczurołapa? I to chyba zdecydowanie w lepszym stylu niż to, co pan Ruszkowski napisał. No bo wiecie, no bo klasycznie w latach 60. to wszyscy rockmani typu The Beatles, to po prostu, to są tacy, wiecie, metofile, którzy uroczyli, ale jak się ich nie słuchasz, to cię wywiozą do lasu i cię zmasakrują, no chyba komuś się gatunki popierdoliły, no bo tak działa przemysł. Wzrokowy. No tak było, no tak było, nie zmyślam, naprawdę. To nie tak, że to raczej było w świecie black metalu. Chociaż z drugiej strony zapomniałam, w latach 60. black metal nie był tak popularny. Zresztą z czego co wiem, to takie pierwsze nieco mainstreamowe płyty black metalowe to chyba były lata 80., więc X kurwa D! Drugą przyczyną oswajania się współczesnego człowieka z wyborem śmierci jest degradacja kultury masowej. Choć występują w niej bardzo różne prądy i tematy, ale zdumiewać w niej musi zakres tolerancji dla czynnego nihilizmu. Pan Roszkowski w jakimś tam późniejszej stronie pewnie pokaże, jak upadała muzyka. Wstręt i nienawiść do człowieka to coraz częściej tematy muzyki popularnej. Jej niektóre gwiazdy wydają potworny hałas, wykrzykują bluźnierstwa, nawołują do zadawania bólu i śmierci. Jak zrozumieć stylizację, która w masowym nakładzie publikuje się wywiad z muzykiem norweskiego zespołu black metalowego o nazwie Satyricon, umie
namalowanym na podobieństwo diabła z jasełek, który mówi: wyglądam odpowiednio do tego, jaki jestem. Kurwa, kiedyś to było. Piosenki o miłości, o życzliwości i wszystkich miłych rzeczach, a teraz to ci sataniści śpiewają o śmierć. Tak, jakby każdego z nas to nie dotykało, więc hello. Oczywiście nawiązanie do, no niegdyś chyba legendarnego Satricona. No wiecie, dawno, dawno temu był taki zespół. Aczkolwiek to zdanie, takich jak, które wypowiedział frontman Satricon, czyli wyglądam odpowiednio do tego, jaki jestem. No, kurwa, to nie można mieć dystansu do siebie, no. Jak się ktoś śmieje z zakoli swoich, to co, to nagle nie ma mieć dystansu do swoich zakoli, że ma zakola i robi z tego żarty. No ten typ jest samoświadomy tego, co robi. No, znowu takie budupienie, ale znowu też jest takie nieco typowo boomerskie narzekanie na to, jak to teraz to jest ten trend gadany, że śmierć, że nihilizm, w ogóle nihilizm to w ogóle jego ulubione słowo, więc no kurwa, okej, boomer, no to już jest takie typowo boomerskie rzekanie, no. Nienawidzę ludzi i chciałbym, żeby cierpieli w okrutny sposób. Dobra, mały edit jednak jest tu do powiedzenia tego kwestii, ale nie oznacza to, że raczej wątpię, aby ten frontman Satriconu mówił na poważnie. Lista podobnych zespołów jest długa. Norweskie grupy, Venom, Mayhem, Burzum, Emperor i Celtifrost, polski Behemoth oraz być może najsłynniejszy z nich, Marilyn Manson, którego lider uwielbia brać udział w zdjęciach pornograficznych, a w teledyskach umieszcza sceny gwałtu, poświartowania złogi i inne potworności. A no tak, no bo w Biblii nie ma jakichś masakrycznych scen, jak ścinają złogi. Tylko w black metalu, okej, rozumiem, black metal nie lubi chrześcijan, bo to wiadomo, jest to antychrześcijańska forma. Ale pan wie o tym, że też są coś takiego jak white metal, bo ten właśnie wcześniej wspomniany chrześcijański core. Ale i tak uzna to za to, że to są szatany. I tak wymienił takie znane jak Mayhem, pisane przez E. Tak, pan Roszkowski to taki geniusz, że on nie potrafi napisać Mayhema. Poprawnie mówi, pisze się przez A, a nie przez Mayhem, tylko Mayhem. Okej, okay? Naucz się kurwa pisać, jak już chcesz narzekać. Emperor, który już nie działa od 20 lat, super, super, no brawo, brawo. Celtifrost, który też już długo chyba nie działa, raczej słucham Celtifrosta, ale chyba raczej ostatnio nic nowego nie wydali. Behemoth ostatnio coś wydał faktycznie, ale no zawód. No i ten Marilyn Manson, tak, znowu jest ten Marilyn Manson i to jeszcze koło black metalowych zespołów, tak jakby Marilyn Manson był tak samym złole jak Wang Vergers, który zamordował członka Mayhema, a na dodatek podpalił kościół. Czyli to jest jedno i to samo zło po prostu, no. Od dzisiaj, pamiętajcie, od dzisiaj Marilyn Manson to black metal, okej? Gruntowanie, pomieszanie zajmuje się bardziej ochroną płuc niż umysłów Pstrąga niż czarnych kobiet. Uchwalamy zakaz palenia w restauracjach, ale śpiewanie Misochorni zespołu Two Life Crew jest objęte ochroną konsumencką. Zaciąganie się jest rakotwórcze, podczas gdy czeszczenie rozdartych wagin to tylko słowa. Shag BD. What? Pan profesor porównuje słuchanie muzyki do palenia papierosów. Jest pewna różnica.
palenie faktycznie wpływa na twoje zdrowie, a słuchanie muzyki niekoniecznie. To, że ktoś weźmie te słowa tak dosłownie, tak jak pan na przykład z utworem Człowiek z wielką giwerą, to chyba oznaka tego, że no pan to bierze chyba tylko na poważnie. A ochrona konsumencka, czy może raczej prawa autorskie, no bo chyba pan o tym pewnie nigdy nie słyszał, bo wszelaka sztuka, w tym oczywiście muzyka, no jest chroniona prawami autorskimi. I możesz se wplatać se ten utwór, ale no wiadomo, no trochę artysta zaodia. Aczkolwiek no chyba, że mówił o artykule 29 prawa cytatu, który polega na wplatywanie, nie oczywiście tych danych dzieł sztuki czy analiz, no a pod zrobienie oczywiście swojej analizy i dodania swojego komentarzu i jakąś tam puentę. A tutaj profesorek porównuje to do palenia papierosów, które jest faktycznie szkodliwe i jest mnóstwo badań naukowych, które potwierdzają to, że palenie papierosów to jest marnowanie hajsu, życia i zaśmiecenie środowiska, więc no palenie to jest taka chujnia po prostu. I to zostało udokumentowane, a to, że ktoś posłucha sobie piosenki, no to raczej z automatu nie oznacza to, że taka osoba ma już od razu zryty beret, bo no nie oszukujmy się, no to też zależy od indywidualnej psychiki, jeżeli ktoś traktuje takie utwory na poważnie, więc to oznacza, że coś ma po prostu z czerepem. Zmiany okrzałości ludzi zachodu można łatwo prześledzić po tym, jak przeboje zdobywały nową popularność. Amerykańskim przebojem w 1900 roku była piosenka I Can't Lie, I Love You. Nie mogę powiedzieć, czemu cię kocham. Śpiewana przez Harry'ego McDolpha. W 1902 roku największym przebojem w USA był Racketing Scotta Joplina, The Embedders, przedsiębiorca. Jakoś fajna, że to przedsiębiorca, okej? W następnym roku Amerykanie podśpiewali Ida, Sweet as Apple Cider, Ida, słodka jak cydr. Awans kultury afroamerykańskiej do strefy przebojów dla każdego zaczął się od poważnego Stevie Louis Blues w 1914 roku i po pierwszej wojnie światowej lepiej sprzedawającą się potem nadal zawierały poczucie przeboju typu Sweeney or Chuladas Sonas z 1920 roku lub The Man I Love, człowiek, który kocham, Marion Harris z 1928 roku. W tym samym roku Louis Armstrong nagrał dramatycznego bluesa Street James Infirmary, w których śmiewał, że odwiedził szpital i zdobył tam ciało swojej ukochanej. Rozciągnięte na stole. Takie słodkie, takie zimne, takie piękne. Przeboje tego okresu były jednak na ogół pogodnymi, błahymi utworami o miłości. Podobnie było jeszcze w latach 40., gdy królował na przykład przebój Tennessee Waltz, w którym bohaterka żaliła się, że przyjaciółka odbija jej chłopaka, tańcząc tytułowego walca. W 1952 roku Patti Page zrobiła karierę pytając How much is that doggy in the window? Jak się ten piesek zastanawia? A w 1955 roku zespół The Four Arts śpiewał jeszcze sentymentalnie, że Love is a merry spread dollar things, miłość to rzecz godna uwielbienia. Ale Elvis Presley! Mrużące wkrótce Are you lonesome tonight? Czy jesteś gdzieś sama w nocy? Działa już mocniej na zmysły. Stopniowo dosłowność słów piosenek o miłości rosła. Na początku lat 60. Helena Shapiro zastanawiała się I am the queen of tonight, but will I find the king tomorrow? Tej nocy jestem królowa, ale czy jutro znajdę króla? W połowie dekady The Rolling Stones zachęcali już Let's spend the night together, spędźmy tę noc razem. A ich solista Mick Jagger nie mógł znaleźć satysfakcji w piosence Satisfaction. W 1969 roku Jenny Perkins i Serge Gainsbourg przesunęli granice przez wytyczki znacznie dalej, śpiewając pornograficzny przebój Jetling Monon Pass. Kocham cię, ja też nie. Naśladujące stosunek seksualny, a jęki bez tchnienia solistki w upojeniu towarzyszyły od końców haczom we wszystkich miejscach publikowanych na zachodzie. W 1974 roku grupa Labelle przybyła szczytów listy przebojów, pytając What was colder, way more this room? Czyli jeszcze się, że ze mną przespać tej nocy przeboje, nadążyły więc za rewolucją seksualną. I jak wam się słuchało tego wysrywu? Zajebiście? No bo dowiedzieliśmy się tyle, że nic się tu kurwa nie zmieniło od wieków. Spoiler, dalej się pojawiają takie śmieszne piosenki miłosne. Zresztą tutaj są podwójne standardy, no bo cóż, pan Roszkowski jakoś nie widzi problemu, że ta osoba odwiedza trupa. A na przykład już widzi problem w black metalu. Więc what the fuck is going on? Zresztą wiesz, że jest taka
mniej więcej podobna piosenka o tym, jak ktoś rucha trupa, jest w połowie martwa, ale wciąż atrakcyjna. To tylko pokazuje, że raczej w kontekście piosenek o miłości nic się nie zmieniło. Zresztą w piosenkach popowych dalej mamy wiele bardzo nieszkodliwych utworów. No, z wyjątkiem wspomnianej Emo Girl, która raczej, no w sumie nie jest to najbardziej szkodliwy utwór na mainstream sellout, ale to będzie później w podsumowaniu, tak jak wspomnę. Aczkolwiek jest to taki bekogenny jednak utwór, którego nikt nie traktuje go na poważnie, poza psychofanami Machine Gunna, którzy nieświadomi tego dalej dają się do trosty tak dymać. No ale no, można to tak naprawdę sklecić ten cały elaborat, mówiąc: kurwa, kiedyś to było lepiej, a teraz to nie ma. Chuj z tym, że w latach 80. w naszym kraju był PRL i chyba raczej inwencja twórcza była ultra ograniczona. A tak naprawdę polscy artyści mogli bardziej się popisać dopiero w latach 90., kiedy to jednak było nieco większej swobody twórczej. Legendą pokolenia hipisowskiego stał się festiwal muzyczny Woodstock. W sierpniu 1969 roku na farmie w miejscowości Bethel koło Nowego Jorku zebrało się wtedy pod hasłem Peace, Love and Happiness około 400 tysięcy ludzi. Organizatorami imprezy byli Michael Land, John Roberts, Joel Joseman i Article Conference. Wystąpili m.in. Melanie, nie, Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, Santana i The Grateful Dead. Podczas festiwalu doszło do licznych przestępstw. Jedną na osoba zmarła po przedawkowaniu narkotyków, druga zginęła pod kołami traktora, a trzecia padając ze sceny. Imprezy nie przerwało mimo chaosu i nieudolności samorządu zarządzającego imprezą. No i tutaj, tak jak autor tego tweeta wspomniał, jest to fragment, uwaga, prosto z naszego podręcznika do historii teraźniejszości, co pokazuje, że autor leniwie trochę przepisał inne swoje fragmenty do hitu. Wiecie, z innych poprzednich książek, więc tu jest fascynujące to, że podręcznik do hitu to zlepek innych książek bardzo często, czyli wiecie, po co chcę napisać od nowa, mogę przepisać to, co napisałem wcześniej, no to jest. No i mamy tu potem pseudopodręcznik, który pod podręcznik nie podchodzi. No ale wracając. A, jeśli chodzi o Woodstock, to nie chodzi o nasz rodzimy Woodstock, to chodzi tutaj w tym przypadku o ten amerykański Woodstock. Amerykański Woodstock miał dość burzliwą historię. I tak, nie powiedziałbym, że tu organizacja była super, no bo nie oszukujmy się, w latach 60. wynikało to trochę z tego, że no tam kiedyś za bardzo nie do końca wiedziano, no, o bezpieczeństwie, czy tam kiedyś nie było jakiejś świadomości tego, że istnieją jakieś zagrożenia. No doskonałym przykładem na przykład jest to, że kiedyś ludzie w latach 50. matki zostawiali same dzieci pod sklepem, no bo co może się złego stać? A potem bum, dziecko porwali. Więc no tu kiedyś była tak niska ta ochrona, no bo kiedyś no nie było świadomości tego, że przydałaby się tu jakaś policja, ratownicy. No tam było trochę ćmańska, ale nie było aż takiej tragedii. Prawdziwa jazda z amerykańskim Woodstockiem zaczęła się już w latach 90., kiedy to wciąż amerykański Woodstock trzymał standardy z lat 60., czyli pieprzyć w ogóle ochronę, pieprzyć ludzi i bum. No, z tego co wiem, już poprzednie Woodstocki takie były. Ale prawdziwy rozpierdol zaczął się w 1999 roku. No, na sławetnym właśnie Woodstocku, który miał świętować 30-lecie powstania tej imprezy, gdzie zaproszono tutaj właśnie odpowiednio dopasowanych artystów, którzy byli popularni w tamtym czasie. No, oczywiście niektórzy zwalają winę na Limp Bizkit, mimo że to nie, tak naprawdę nie jest ich wina, bo Limp Bizkit po prostu był Limp Bizkitem i nie oszukujmy się, Fred Durst był Fredem Durstem, robili to co zawsze i nawet jeżeli by reagowali, to i tak by to mało pomogło, bo organizacja Woodstocku
99 leżała i kwiczała i gwoździł ją do trumny akurat właśnie bici organizatorzy, którzy wpadali na takie genialne pomysły, jak zrobić to na betonie, czyli wiecie, betonoza, wiecie, już w 99, a w tamtych czasach były dość ogromne upały porównywalne do naszych. Obecnych, no na dodatek woda była droga, na dodatek rozpierdolili ścieki, a na końcu, na koncercie Red Hot Chili Peppers, którzy, gdzie sam zespół też nie był świadomy, że jakiś zapał, niczki zostały rozdane, to podpalono po prostu jako na zakończenie tego, jaką katastrofą był Woodstock, w efekcie czego zginęło 3 osoby, no a jeszcze dochodziły liczne gwałty, więc to nie jest tak, że no... że oni tak chcieli po prostu w latach 60. na raczej mało kto wiedział, jak zabezpieczać imprezę. Na szczęście takich katastrof eventowych nie pojawia się za dużo. Ostatnia pojawiła się, o dziwo, całkiem niedawno, był to Astroworld Travisa Scotta, gdzie też również organizacyjnie leżało i kwiczało. Na tyle to było źle zrobione, że Travis Scott stracił w ogóle godność i stracił mnóstwo współprac, ale Lev Nation musiał jakoś naprawić swój wizerunek. O dziwo, w polski Woodstock w 99 roku, jak możecie zobaczyć na wideo Woodstocka polskiego na przykład, to widać tą ogromną różnicę w organizacji w 99 i w tym w Polsce, a w 99 amerykański, no ogromna różnica. I to bardzo widać, jak amerykański Woodstock upadł z tego powodu, że jak bardzo spieprzyli tą renomę w 99. No a miało być jeszcze 50-lecie Woodstocku, tylko niestety byli wkurwieni na setup, a ostatecznie absolutnie się nie odbył, co oznacza, że no amerykański Woodstock no z kolany no nie stanie. Za to nasz rodzimy Woodstock, czy teraz już Poland Rock, akurat już ma lepszą nieco renomę. Okej, no też nie było różowo, też zdarzały się sytuacje, że ktoś tam zginął i tak dalej, ale to nie było na taką skalę jak w amerykańskim Woodstocku, więc jeszcze ten polski Woodstock akurat jeszcze trzyma jakąś renomę i ma aktualne jednak mimo wszystko standardy. Więc jeśli chodzi o te standardy bezpieczeństwa, to dzisiaj raczej sporo zespołów jest bardzo szczególnie nieostrożne na to, no bo to też widać na przykład na koncercie Slipknota. Pamiętam, że był cała coś takiego, że tam fani zrobili płomień na 6 metrów, no i zareagowano tu natychmiastowo, więc dzisiaj, jeśli chodzi o względy bezpieczeństwa, to na koncertach są one nieco bardziej już opanowane. No ale tak jak mówię, kiedyś były inne czasy, kiedyś nie myślano o jakichkolwiek zabezpieczeniach imprezy i nie myślano o ściąganiu służby. W drugiej połowie dekady bohaterami wyobraźni pokolenia stali się piechcy anarchistycznego hedonizmu, jak Jimi Hendrix, Janis Joplin, a także gwiazdy rocka progresywnego jak Pink Floyd oraz hard rocka, którego pionierami były zespoły Deep Purple, Led Zeppelin czy wreszcie Black Sabbath. Wprowadzający poprzez historyczne śpiewy Ozziego Osborna elementy pesymistycznego okultyzmu. Ach, ten niedobry Pink Floyd śpiewający o re-education. Choć z drugiej strony okazuje się jednak, że Roger Waters jest strasznym momentami szurem, że... Ja tak zrobił się nieco onucą, mam wrażenie. I przez to te piosenki Pink Floyda straciły dla mnie jakiekolwiek znaczenie. A, i Black Sabbath, no bo czym byłby czym byłby materiał o niedobrych zespołach bez Black Sabbath i bez Ozziego Osborna, którym się co rusz oskarża o okultyzm? A... nie było niestety takich rzeczy, no chyba, że mówimy o tytułowym utworze i nim z pierwszych utworów, a później Black Sabbath zupełnie inne rzeczy tworzyło. Na dodatek dodajmy fakt, że Black Sabbath miało aż 19 zmian w składzie. Już nie wspomnę o wokalista, gdzie prócz samego
Ozziego Osborna był też Romy James Dio, a w późniejszych czasach Tommy Martin, który obrał zupełnie inny kierunek niż Bad Bunny. Tak, nie przesłyszeliście się, Tony Martin, który wybrał no, różne takie kierunki. Na przykład jedna płyta miała być konkurencją dla Batorego, a druga, jeszcze inna taka, miała nawiązywać do współczesności. No w sumie no Black Sabbath z Tommy Martinem to też jest dość ciekawy kawałek historii, więc o Jezus. No i nie zabrakło Jimiego Hendrixa, co spalił, i Janis Joplin, czyli wiecie, ludzi, którzy są już w klubie 27. No tak, wiem, Jimi Hendrix, ten co spalał gitarę. Stale zwiększono siłę wzmacniaczy, przez co koncerty tych zespołów stawały się seansami zbiorowych transów. W scenicznych ekstrawagancjach grubiono lub świadomie zatracano jakikolwiek większy sens. Lata 60. przyniosły niesamowity rozwój zjawiska fanów gwiazdy rocka. Młodzi ludzie. Ach, te niedobre nagłośnienia, które sprawiają, że młodzież jest jakaś taka dziwna, jakaś taka... Nie to, co ta młodzież tu sobie kocha żółtą mordkę. Po prostu pięknie można to tak podsumować, bo no to już wszystko z tego, co się znalazło. No w sumie podlinkuję tego tweeta tak do końca i wtedy możecie zobaczyć największe smaczki, jakie tam autor tweeta, który się nazywa Ośrodek Badania Polski, no przedstawi. Zresztą on też zrobił analizy wielu książek pana Roszkowskiego, więc macie tu zajebistą lekturę, jeśli chodzi o absurdy, nie tylko muzyczne, ale w innych kwestiach także. Więc to na dzisiaj wystarczy, więc podsumowując, pan Roszkowski jest ultra odklejony. I całe szczęście, większość szkół nie dopuściła tego podręcznika, i na szczęście też również ostatecznie pojawiła się alternatywa od nowej ery, więc przynajmniej ten nowy przedmiot będzie taki mniej bolesny dla was. Więc tylko te pod egidą pana Czarka chyba się zgodziły, ale i tak część uczniów pewnie się już wypisała, więc no tyle dobrego, że większość nauczycieli odmówiło brania tego podręcznika za obowiązkowy podręcznik i zapewne część też nauczycieli pewnie skorzysta z internetu w sumie, bo jak podręcznik nie wystarcza, to zawsze jeszcze można korzystać z YouTube'a. No przynajmniej to pokazuje, że ludzie nie chcą takich rzeczy jak indoktrynacja. Zresztą ciężko nazwać też podręcznik, patrząc na to, że tu są po prostu takie osobiste opinie tego pana, takie wręcz subiektywne, a jednak podręcznik ma być obiektywny w jakimś stopniu i ma pokazywać rzeczy czarno na białe, jak jest, a nie jakieś przekłamania. No tutaj też to widać się nie różni. Zresztą fragmenty książki Upadek cywilizacji zachodniej też nie odbiega wcale od podręcznika, bo tu znowu mamy tu subiektywne doznania, jak na książkę, która ma w jakiś sposób edukować, to bardziej przypomina taką rozprawkę po prostu ze subiektywnymi zdaniami. I fakt, ma to elementy rozprawki i nie oszukujmy się, no jest to spiedonone. Założenia pana Roszkowskiego dobrze, że nie dostały się ogólnie do szkół. Na dziś to wystarczy, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.